It's Crash Bandicoot! Hej, z tej strony QA, to jest Crash Bandicoot, pierwsza część trylogii zremajkowanej na PS4. I to jest chyba już, będzie ostatni odcinek, tak mi się wydaje, pozytywnie, bo za wiele nie mamy do roboty. Powiem tak, mamy wszystkie platyny, jak widać, 26 na 26 platyn. Mamy wszystkie kolorowe klejnoty, brakuje nam tylko 8 zwykłych klejnotów przezroczystych. Także, no nic, do dzieła, tak? Idziemy, tu jest zrobione, tu, o, The Great Gate. I oczywiście tam, gdzie Crash nie może, tam babę pośle. I wyślemy Coco po całą tą biżuterię, bo ona jest kobietą, na pewno lubi zbierać biżuterię, więc... Pozbiera sobie tutaj trochę świecidełek. O, i mamy 8 pudełek do ogarnięcia. I tutaj mamy właśnie ten klejnocik. On jest chyba żółty, też nie wiem, bo tak słabo świeci. Także widzicie, ominęliśmy metę i ciśniemy teraz w którąś stronę. Da, tutaj jest jakieś. Nie wolno żadnego przeoczyć. Mamy kolejne pudełka. Aha! Tutaj tą małpkę. Tutaj pytanie teraz, czy ja tu powinienem zejść? Czy nie? Nie, to tylko jest to. Tak? Czyli nic więcej tutaj nie ma. Na pewno. Tam gdzieś wysoko? Chyba też nie, dobra, no okej. Niech będzie. Czyli idziemy dalej. Trzeba będzie tutaj ostrożnie wszystko ogarnąć. A to może tutaj będzie. Uwaga. Tu się da iść. Gdzie ja idę tak daleko aż? O, tu chyba było pudełko. Tu jest życie. Dobra, czyli tam mogę wyjść, no ale nie mogę wyjść, bo tutaj jeszcze mi pudło jedno zostało, więc muszę wrócić po nie. Także widzicie, jak to jest chamsko poukrywane, te wszystkie pudełka, strasznie. Okej, bierzemy to. Spróbujemy przeskakiwać. Znowu ten tarczownik chamski. Wow, jaka małpa chamska. Widzieliście wy to teraz? Ja pierdziele, to było straszne. Okej. Okay. Czekajmy na ogień. Teraz tędy. Znowu tarczownik. Okej. Okay. Dobra, i na górę i tu już powinno być koniec chyba. Jeszcze jedno pudełko zostało. Do ogarnięcia. Gdzie jest jeszcze jedno pudełko? Tam było. No to bierzemy to pudełko. No i mamy wszystkie. Tutaj już klejnot na nas czeka. I pięknie Coco wywiązała się z zadania. Dostała klejnot. Daje nam to chyba 1%, tak? Tak jest, 1%. Mamy 1% chyba za klejnot i chyba jeden za przejście, bo tak często zauważyłem, że dostaję po 2%, jak robię jakąś planszę pierwszy raz na 100%. Także możliwe, że mam rację, możliwe, że tak tylko trafiłem z tym teorią. Dobra, The Great Gate zrobione, dalej, Boulders zrobione.
Upstream. Okej, okay, no to lecimy na Upstream. Tutaj chyba pamiętam, co to było za ukrycie tych gemów, ale oczywiście zobaczycie do tego momentu na przyspieszeniu. I mamy tutaj drogę. Tam skakujemy na dół. I ojeju, nie da się przejść. Ciekawe czemu. No, to było pudełko po prostu. Da, easy peasy. Okej, okay, no i teraz ciśniemy już dalej. I tu jeszcze przy końcu brakuje nam dwóch pudełek, skakujemy sobie tutaj i to nas dowozi gdzieś tam dalej, znowu za metę. To jeszcze ostrożnie, bo tu będzie znowu trudniej i jakoś podstępnie, znając życie. Hopa, hopa, hopa. No i dobra, są wszystkie pudełka, teraz tylko wystarczy wrócić. A, źle. Pójdę tak, pójdę tak. Dobra, tak jest do... Jej, ale bym spadł, ja gdzie? Tak, idziemy tak, w ten sposób. I jest oczywiście kolejny klejnot. Koko pięknie tutaj potrafi zbierać świecidełka. Okej, okay, zamieniła laptopa, a nie zamieniła. Jednak laptopa dalej ma. 92% pozytywnie. Czy będzie max w tym odcinku? Upstream skończony, dalej. Papu, papu, to nie Rolling Stones. Lecimy na ten etap. I jest niebieski klejnot. Lecimy do bonusa, gdzie to nas ściąga. Ściąga nas to gdzieś na dół. Tutaj mamy... Mieliśmy parę pudełek i ryjek tutaj korteksa. Wracamy klejnocikiem na górę. Jest klejnot, proszę bardzo. Tylko znowu ogarnęła klejnocik kolejny. Będzie z tego 93%. I następna plansza. Rolling Stone zrobione. Hawk Wild zrobione. Native Fortress, no niestety długa plansza. Pewnie zginę.
Ale dobra, lecimy. Tutaj z tego co pamiętam, już mówiłem w poprzednim odcinku, że tutaj ładnie wygląda właśnie ten etap z klejnotu. Także zaraz zobaczycie. Jest czerwony, już bardziej wygląda jak różowy, no ale dobra, mamy czerwony i tu od razu mi się przypomina kilka ukrytych też etapów z Mario, bo w Mario też się biegało po takich chmurkach i też to było fajne, ale tutaj to wygląda zajebiście, te chmurki bardzo fajnie zrobione, a nawet możemy wejść w chmurkę, fajny bajer. Mi się tu. I co? I chyba czas już na powrót, prawda? Bo już wszystkie pudełka tutaj w chmurach zbiłem. Napatrzcie się jeszcze, jak to ładnie wygląda. Tam oczywiście dwie pozostałe wyspy widzimy, bo to jest pierwsza wyspa. No i tam Zeppelina z tą wieżą od Cortexa, który tam na nas czeka. On jeszcze chce dostać. I... okej. Okay. Wyszło. Chociaż i tak jeszcze mamy sporo tutaj do pudełek do zbicia. Ale to zaraz powinno się zmienić. Wow! Ale ten spadł. Jeszcze jedno pudełko. Mam nadzieję, że tam na górze jest, bo jak nie, to zaraz... Czy jest tam pudełko? Jest! Proszę bardzo, klejnot kolejny! Pięknie, Koko, jakoś ci to idzie nawet. Właśnie, żeby nie było, że Koko, tak wiecie, nic od siebie nie daje, to też właśnie niech trochę pozbiera tych klejnotów. Niech też ma coś na koncie. Żeby nie było, że Crash sam przychodzi jedynkę. Bo w sumie w oryginałach to Koko dopiero przyszła pomagać w trzeciej części. W drugiej się pierwszy raz pojawia, ale jako niegrywalna postać. Dobra, dalej mamy Up the Creek, potem mamy Reaperu, The Lost City, Temple Ruins, Road to Nowhere. Aaaa, niestety, ten most nieznośny. Boże, a myślałem, że już nigdy nie będę musiał do tego wracać. Od przeszłości nie uciekniecie pozytywnie. Jest czerwony, kolejny raz czerwony się pojawia i on nas tutaj dowozi na taki fragment etapu, który jeszcze wcześniej nie istniał i za bardzo nie pamiętam, jak to się ogarniało. Tu mamy wykrzyknik,
Wykrzyknik też mamy tutaj, ukryty, tamte środkowe pudełko. I tu mamy jeszcze. Na razie mamy ten chyba najbezpieczniej, żeby zdobyć. A tu jeszcze sprawdzę, czy tutaj coś jest. Chyba nie. Chyba tutaj nic nie ma. Nie. Da, rozwaliliśmy ten wykrzyknik. Co nam to daje? To nam daje taki bajer, okej. O kurde. Chyba to zepsułem. O Boże, a nie da się tu po ukosie? Da się po ukosie, ale to wtedy co? O, jest. Buga buga jest, kłaku. To się przydaje. I tutaj to... Dobra, jakoś się dało. Chciałem to zrobić inaczej troszkę. Pomyślałem, że się nie da tego wykrzyknika tutaj uderzyć, a jednak się dało tak po ukosie. Bo jakby się nie dało, to właśnie musiałbym TNT jakoś tutaj ogarnąć i wtedy skoczyć na te pudełko, które się tu pojawiło i dopiero na górę i tam sobie uderzyć ten wykrzyknik. Da, wydaje mi się, że to chyba wszystko załatwiliśmy, co mieliśmy do zrobienia, także trzeba powrócić na ten nieszczęsny most. O, jeszcze nie mamy wszystkich pudełek, ale tu na szczęście mamy kolejny czerwony klejnot. Tylko, że to będzie ciężko, kurczę, bo... Wow, wow, wow. Ja próbujemy tu jakoś przebiec. Dawaj, 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 jest. Okej, okay. Mamy klejnot, jabłuszka, życie, wszystko pięknie. Także widzicie, jak to sprytnie poukrywane są te klejnoty wszystkie. Aha, 95% pozytywni. A teraz Boulder Dash. No, na samym końcu mamy tutaj ametyst, czyli purpurowy klejnot, który nas zwozi gdzieś tu znowu na dół. I tu mamy kolejny etap do przejścia, także jedziemy. Dobra. Oho, patrzcie, pierwszy przeciwnik tutaj na tym etapie. No i mamy klejnot. Easy, easy, powiedzmy. Okej, okay, i 96% będzie 24 klejnot jest to, czyli jeszcze dwa klejnoty, które nam dostarczą 2%. Tak logicznie myśląc. I potem co? Potem powiedzmy 2% za Cortexa. I może 2% za te relikty. Zobaczymy, jak to będzie. Da, Boulder, coś tam. Sunset Vista skończone. Koala Kong bossik. Heavy Machinery zrobione. Cortex Power. O Boże, to jest porąbane. Ja się tutaj zgubię pewnie 20 razy. Kurczę, jak to się robiło? Ajajaj. Thank you.
No, mamy tutaj ukryte przejście z tym niebieskim tym gemem. Zobaczymy, jak sobie poradzę tutaj. Mam nadzieję, że nie zginę, bo ta plansza jest uciążliwa, a już maskę, którą chciałem mieć, to straciłem w głupi sposób. Da, to wszystko powinno rozwalać. Ale pełno pudełek rozwalonych. Okej, co teraz? Teraz tutaj takie coś, tak? Na szczęście tu mogę sobie skoczyć i tutaj lajtowo sobie przejdziemy. Okej, i teraz co? I teraz kurczę, muszę jednak wrócić. Myślałem, że tam będzie ten checkpoint, co ja tam mijałem za chwilę. Że jednak nie będę musiał wracać. A tu dupa. Jednak źle to policzyłem. Wow, to się... Wow, ale jakie szczęście teraz miałem. Ja pierdzielę. Dobra, tu jest ten checkpoint, okej. Okay. Czyli... Stój! Dobrze, że checkpoint zapisuje, ile miałem tych. Chyba, mam nadzieję, kurde. Trzymajcie kciuki, pozytywni. Zapisuję? Tak, zapisuję, bo to powinny być dwa pudełka. Okej, teraz spokojnie. Mamy maski, więc teraz będzie ciężej. No i mamy wszystkie. Zajebiście. Myślałem, że będzie gorzej na tej planszy, ale jakoś tak nawet się nie pogubiłem za bardzo, tylko to z tym checkpointem mi się machnęło o jeden zakręt. Ale tak to jakoś tak ten. Super, zważywszy na to, że kompletnie tych dalszych poziomów nigdy nie ogarniałem w Crashu jedynce. Bo oryginał może przyszedłem tylko raz kiedyś w życiu i to też tak tylko, wiecie, byle jak byleby przejść, a nie na 100%, więc... To też jest achievement tutaj osiągnięty, że tak kurczę tutaj wychodzi. Generator room zrobiony, toxic waste, the high road, slipper climb, Jaws of Darkness. Tylko to zostało, tak? Tak, ostatni game, dobra. Jaws of Darkness, jedziemy z koksem. I to jest, żeby było śmiesznie, poziom, który dało się przejść od razu na 100%. Tylko, że miałem zeza i czegoś nie zauważyłem. Teraz wam pokażę co. I tutaj właśnie mamy ten gem niebieski. Ja tutaj to wszystko rozwaliłem. Chyba była jedna. Dobra. Mam nadzieję, że jedna. No i tutaj jeszcze był gem, a ja wcześniej wróciłem po prostu i nie zauważyłem tego. Także teraz trzeba tutaj w tych gemach skakać. Wow. Dostałem super. Nienawidzę dostawać trzeciej maski wtedy akurat jak mam... O, jeszcze kolejna maska. Jak mam skakać dużo. Wtedy się całkiem inaczej skacze niż przez całą grę, jestem kurde przyzwyczajony. Ło, ale poszło. Tak, by the way, na tej planszy robiłem też osiągnięcie, które polegało na tym, żeby nie zbierać pudełek, żeby jak najwięcej pudełek opuścić. Wcześniej jak przechodziłem pierwszy raz tą planszę, to wam mówiłem, że o kurde 120 ile? 112 pudełek. I przeżywałem, że to jest na pewno wystarczająca, wow, ilość. Pomykacie czy nie? Mike,
Słuchajmy to. Okej, okay, mamy ostatni gem. Teraz tylko chciałem było wrócić jakoś żywym do końca etapu. Mogę przejść, czy będziecie... No właśnie, będzie się zamykać, więc co mi tutaj tak długo trzymacie otwarte? Dobra, jest. Koko zdobyła ostatni klejnot. 98% będzie to. Super. Jest 98. Mamy teraz 26 klejnotów, 26 platynowych reliktów, 6 kolorowych klejnotów. Pozostaje tylko skopać Korteksa i zobaczyć jeszcze dodatkowy etap za klejnoty. Najpierw sobie pójdziemy może na ten dodatkowy, bo w końcu po kolei. Czy na pewno 26? Tak, wszystkiego 26. No i dwa klucze jeszcze. Aha, tutaj Crash musi iść. To widzę, że to jest biznes dla Crasha. Dobra, to idziemy Crashem. Cały odcinek się kapiliśmy na Koko, jak biega sobie. Zbiera te wszystkie klejnoty. Także teraz Crash ma klejnoty, dostał od swojej młodszej siostry, chyba. I jechamy. Sprawdźmy, co tam będzie na końcu. Tutaj plakat, żeby Crash miał do czego fapać. Powinni dać jeszcze te kolorowe, żeby było, że rzeczywiście wszystkie mamy. I... Powolutku, i co tam jest? Pozytywni? No i wiecie, Crash wydostał laseczkę. O, mamy tutaj pozostałych fajne opisy. Widzicie, Papu Papu zrobił sobie sklep na wyspie. Można. Tutaj profesor Creeper Ru zaczął pisać książkę i edukację się zaczął bawić i tak dalej. O, Koala Kong zaczął pracować w Hollywoodzie. Pewnie chciał być jakimś super Dwayne'em Johnsonem albo coś w tym stylu. No i chodzi do terapeuty, żeby poprawić dykcję. A Pinstripe poszedł do Chicago i jakąś firmą operuje teraz. A on został barmanem w skrócie. No, nie powiem, żeby to do niego nie pasowało. A tutaj mówią, że Korteksa już... że już nie słyszał nic o Korteksie i tak dalej, a my go jeszcze nie pokonaliśmy, także chyba taki malutki, delikatny błąd powinni dawać te napisy o tych bossach na sam koniec, jak już Korteksa pokonamy, pod warunkiem, że mamy wszystkie klejnoty, a nie teraz. No ale dobra, może być. Uratowaliśmy laseczkę, dowiedzieliśmy się, co tam dalej słychać u reszty ekipy, także dostaliśmy jakieś procenty za to? Tak, mamy 100% teraz. Dzięki temu, że to przeszliśmy. Także teraz próbujemy doktora Neokorteksa. Zobaczymy, czy dostaniemy 102, czy to tylko legendy i mity. Jeśli go w ogóle pokonam. Ostatnio z nim walczyłem, to mnie zabił 300 razy. Ale okej, okay, zobaczymy. Cortex, chodź no tu. Tak mówisz, no to chodź. Tak, z nim to polega na tym, żeby... Wszystkie fioletowe unikać, zielone napierdzielać i on wtedy będzie dostawał. I to chyba sam, w sumie cała filozofia. Na boki musimy uważać, bo wtedy od boków będą wylatywać nam te. Okej. Okay. Aj, nie trafiłem. Coraz więcej tych zielonych trzeba uderzać niestety. A coś takiego. Kurde, no ale widzicie, za szybko zrobiłem i mi zielony czasu. No to dawaj. Come at me, bro. Uhu. Ale ci podkręciłem zieloną kuleczkę.
Okej, okay, wyszło. To tylko jedno zielone mi dał. Dobra, jest, dostał drugiego hita. Teraz co, będzie chyba full auto robił, nie? Jest, dostał. I teraz? Znowu full auto będzie? A, o, to było easy, dobra, nieważne. Jest, Cortex pokonany. Cały zamek w płomieniach. I co teraz? Udało się, czy się nie udało? 102% będzie? Jeszcze jakiś filmik, a scenka końcowa? Co z tego, że ja ją wywiozłem? No ale dobra, teraz lecimy z Zeppelinem nagle. Dwa zakończenia różne, alternatywne. No i co, i mamy zrobione, tak? Developed by Vicarious Studio, Toys for Bob. Dobra, ale nie będziemy patrzeć kredytów. To nie koniec całej serii, to dopiero 1/3 serii. Teraz będziemy się skupiać na części drugiej pozytywnie, także na dniach szykujcie się na odcinki z części drugiej Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Czyli tak jak tytuł mówi, już nasz główny Nemesis wróci. Ile mamy procent? Ło, 102%. O, żeż mordę, no rzeczywiście. To nie były legendy ani mity, tylko 102%. Mamy wszystko zrobione na maksa. Lepiej się już nie da. Ewentualnie można jeszcze bardziej ćwiczyć platyny, ale ja podziękuję. Także pozytywnie. Łapka w górę, jeśli się podobało. Przeszliśmy całą tutaj grę na 102%. I w sumie to tyle. No. W następnym odcinku będziemy już męczyć dwójeczkę, czyli znowu na początku będzie łatwiutko, bo to będą początkowe poziomy, a potem znowu będę się męczył na każdym poziomie następnym. Trzymajcie się.